Zabytkowy spichlerz w Pokrzywnicy w gminie Pawłów przestanie być niszczejącą ruiną. Umożliwi to startujący właśnie projekt tamtejszego samorządu z dofinansowaniem regionalnego programu operacyjnego. Oczywiście bryła zostanie zachowana, bo to jest obiekt zabytkowy, jest wpisany do rejestru konserwatora i wszystkie te wymagania konserwatorskie muszą zostać spełnione. Natomiast w środku obiekt zostanie kompletnie przebudowany. Zostaną wykonane stopy betonowe, zostaną wykonane kompletne instalacje wodno-kanalizacyjne. Także obiekt będzie do użytkowania, będzie spełniał wymagania XXI wieku. I na dzisiaj obiekt będzie wykorzystywany jako filia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Natomiast planujemy wykorzystanie obiektu w przyszłości, jeżeli ruszy wykorzystanie turystyczne zbiornika Wióry, o co zabiegamy od wielu, wielu lat, to również ten obiekt będzie się wpisywał w możliwość zagospodarowania turystycznego. Zakładaliśmy, że będzie to koszt 1 200 000 zł. Wartość dofinansowania to jest 80% w ramach RPO. Modernizacja spichlerza stworzy też podstawy do kolejnych działań w kierunku uatrakcyjnienia turystyki w tej okolicy. Gmina poszukuje właśnie partnerów do realizacji przedsięwzięcia w tym zakresie. Mamy plan na taką ścieżkę rowerową, trasę turystyczną. Przygotowywaliśmy wstępną koncepcję. Uzyskaliśmy nawet zgodę administratora obiektu. Mamy podpisaną umowę przedwstępną z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. I to byłaby trasa wokół zbiornika Wióry. Wartość całego zadania inwestycyjnego według kosztów z tamtego roku oceniliśmy na około 9 milionów złotych. Także przy obecnych cenach może być troszeczkę więcej. I nas samych, gminy, żeby udźwignąć samemu ten projekt, no to niestety nie stać. Będziemy musieli szukać dofinansowania z zewnątrz. Jest ta strefa buforowa, która blokuje dostęp do lustra wody dla przedsiębiorców, którzy chcieliby tu zlokalizować jakieś atrakcje. I trzeba być może zacząć od ścieżek rowerowych, od tras turystycznych. Takie pomysły gmina ma. Gmina jest członkiem takiego obszaru strategicznej interwencji wokół Łysogór. Równie ciekawym obiektem jest utworzona kilka lat temu jedyna tutejsza winnica w Szerzawach należąca do państwa Sołtyków. Produkuje się tu między innymi doskonałej jakości wino szczepu Regent i wina białe mogące śmiało konkurować z uznanymi trunkami zagranicznymi. Gmina jest znana z wielu wspaniałych miejsc dla turystyki pielgrzymkowej, to chociażby ważne miejsce, jakim jest Kałków. Także te zasoby turystyczne, historyczne, przyrodnicze są na tyle duże, że z pewnością warto gminę Pawłów rozważyć jako destynację turystyczną.